Cześć, z tej strony Karolina Sobańska. Witam Was w 148. odcinku mojego podcastu, czyli w programie, do którego co tydzień zapraszam wyjątkowych gości i rozmawiam z nimi o zdrowiu, ekologii i świadomym życiu. Dzisiaj wraca temat tradycyjnej medycyny chińskiej, temat, który poruszałam z Karo Góralską parę tygodni, parę miesięcy temu i obiecałyśmy Wam część drugą. Także jestem bardzo szczęśliwa, że tak szybko udało nam się spotkać, dlatego że temat jest oczywiście bardzo aktualny, ponieważ rozmawiamy między innymi o tym, jakie jest podejście medycyny chińskiej do lata, do diety letniej i mogę Wam zrobić mały spoiler, ponieważ niezmiernie podoba mi się ten tekst Karoliny, czyli że lato jest od tego, żeby cieszyć się życiem. Także jest to taki odcinek na wyluzowanie, jeśli chodzi o dbanie o zdrowie poniekąd właśnie latem, ale koniecznie oczywiście posłuchajcie, to będzie druga część tego odcinka. Natomiast tak jak sugeruje tytuł, zaczynamy od zapowiadanej wcześniej akupunktury i akupresury, bo właśnie tak poznałyśmy się z Karoliną. Dowiemy się, czym jest akupunktura, kiedy się ją stosuje, jak wygląda taki zabieg, na jakiego rodzaju schorzenia pomaga. Poznamy też różne takie komplementarne techniki lecznicze w medycynie chińskiej. No i po prostu porozmawiamy sobie na tematy zdrowotne i jedzeniowe, czyli to, co obie lubimy najbardziej. Zanim przejdziemy do tego odcinka, jeszcze tylko Wam przypomnę, że jeżeli macie ochotę wesprzeć mój podcast, zawsze możecie to zrobić poprzez zakupienie moich produktów elektronicznych na mojej stronie karolinasobańska.com/sklep. Są to moje przeróżne e-booki. A jeżeli interesuje Was codziennik w wersji papierowej, dla osób, które nie wiedzą, o czym mówię, zostawię Wam szczegóły w opisie, to mam dobrą wiadomość, ponieważ udało nam się zorganizować mały dodruk codziennika, także jest to ostatnia szansa, żeby dostać codziennik właśnie w tym nowym wydaniu, które miało swoją premierę 2 miesiące temu. Możliwe, że codziennik powróci w okolicach świąt, ale w tej wersji to już jest ostatni dzwonek, ostatnie sztuki, także zostawiam Wam wszystko w opisie. I pomimo, że to jest drugi odcinek z Karo, mimo wszystko ją Wam przedstawię. Karo jest certyfikowaną naturopatką i terapeutką tradycyjnej medycyny chińskiej. Zapraszam Was do wysłuchania. Cześć Karo. Cześć Karo. Tak, bardzo jest miło gościć Cię po raz kolejny i cieszę się, że udało nam się spotkać, dlatego że tak jak rozmawiałyśmy, odbiór pierwszego odcinka był super i myślę, że wszyscy czujemy jako słuchacze, no bo ja też jestem słuchaczką Twoją w tej sytuacji, czujemy taki mikro niedosyt, jeśli chodzi o medycynę chińską. Pewnie jest to świat, dziedzina, nauka, o której można gadać godzinami, ale postaram się zapytać Cię o jeszcze kolejne nurtujące mnie tematy i niuanse, ale zanim zrobimy taki ciąg dalszy tego, o czym już mówiłyśmy poprzednio, pomyślałam, że w sumie zgodnie z zapowiedzią fajnie byłoby zacząć od tematu akupunktury, szczególnie, że jest to temat, który nas połączył, bo ja trafiłam do Ciebie właśnie przez akupunkturę, o której przyznam szczerze nie wiem jakoś super dużo i mam wrażenie, że ona w ostatnich latach zyskuje coraz większą popularność i trochę wchodzi może do takiego mainstreamu. Też nie wiem, może to są jakieś tylko moje obserwacje. Niemniej wielu osobom kojarzy się to po prostu z wbijaniem igieł i z czymś trochę dziwnym, więc może odczaruj nam to i powiedz, o co chodzi w tej akupunkturze, na czym ona polega i dlaczego warto ją stosować. No to tak zaczęłaś poważnie. Tak, z grubej. To ja zacznę od tego, od czego Ty zaczęłaś, że rzeczywiście o tym odzewie, o którym powiedziałaś, ja jestem bardzo, bardzo szczęśliwa z tego odzewu, bo tak jak Ci powiedziałam, ja jestem, czuję taką misję, żeby krzewić wiedzę i uczyć ludzi i pokazywać im, że mogą coś zmieniać, że można wprowadzać drobne nawyki, które zmieniają i prowadzą do zdrowia. I mam wrażenie, że ta nasza ostatnia rozmowa rzeczywiście taki wywołała efekt, bo zgłosiło się do mnie bardzo dużo osób z pytaniami i dużo osób mi pisało też na przykład, że zmieniło, że wprowadziło ciepłą wodę, że wprowadziło ciepłe śniadanie i tak dalej. No i to było piękne i w ogóle jestem Tobie też wdzięczna, że taką, Ty też się takiej misji podjęłaś. To tak na początek. Cała przyjemność po mojej stronie. Natomiast jeśli chodzi o akupunkturę, no faktycznie to temat rzeka.
No i krótko mówiąc, jest to wbijanie igieł, co tu dużo mówić. Natomiast... Natomiast nie róbcie tego w domu. Natomiast nie róbcie tego w domu i nie róbcie tego igłą do szycia skarpetek. Aczkolwiek kiedyś to były takie igły, kiedyś to były ostrzone, naostrzone kości na przykład, które się używało jako igieł akupunkturowych. To też jest ta różnica w postrzeganiu ciała jako narzędzia do zdrowia i jako narzędzia do życia, a ciała z perspektywy takiej, jak my patrzymy na ciało, takiego kultu ciała, że ono musi być też piękne, bo w tych starożytnych Chinach, czy w Tybecie, czy nawet dzisiaj w Chinach, te zabiegi są dużo bardziej inwazyjne i zostawiają dużo więcej śladów niż to, jak my byśmy się zgodzili na to, żeby nas potraktował lekarz, nawet lekarz tradycyjnej medycyny chińskiej. To są czasami zabiegi, które nie tylko zostawiają siniaki, ale też znamiona na przykład na skórze, bo się na przykład na igłach akupunkturowych rozpala moksy, czyli takie specjalne zioło, które się rozpala do czerwoności, albo się je rozpala bezpośrednio na skórze, albo się przebija skórę i powoduje krwawienia. Więc tak, to było wbijanie igieł takie bardzo intensywne. Ale może zacznijmy od początku. Akupunktura jest jakby te igły, które wbijamy, nie wbijamy ich w przypadkowe miejsca, tylko wbijamy je w tak zwane punkty akupunkturowe, które są stałymi punktami w ciele, które znajdują się z kolei na meridianach, czyli na kanałach energetycznych, które nasze ciało oplatają ze wszystkich stron. To tak, żeby wprowadzić w temat. To trzeba sobie wyobrazić tak, że tak jak mamy nerwy, tak jak mamy mięśnie, tak jak mamy żyły, to mniej więcej w tej samej strukturze płynie też energia. Chyba w czasie ostatniego naszego spotkania mówiłyśmy o energii chi, czyli o tej takiej życiodajnej energii. No i ta energia też płynie w naszym ciele. I płynie w tychże kanałach energetycznych. I teraz każdy z naszych organów jest połączony z innymi organami, z innymi strukturami w ciele, kanałami energetycznymi, które się nazywają meridiany. I te kanały płyną przez nasze całe ciało, łącząc się między sobą, łącząc organy między sobą. I w niektórych miejscach następują takie kumulacje energetyczne i to są punkty akupunkturowe. I w te punkty akupunkturowe wbija się igły po to, żeby poruszyć energię na tych meridianach i żeby udrożnić je i usprawnić przepływ tej energii przez meridiany, a tym samym, żeby dotrzeć też do poszczególnych narządów, które są związane z tymi meridianami i te narządy uzdrowić, tak mówiąc bardzo ogólnie. I temu służy ta stymulacja igłami. Takie jest założenie. Akupunktura, tak jak rozmawiałyśmy też ostatnio, jest tak jakby jednym z trzech filarów medycyny chińskiej obok diety i ziołolecznictwa, ale jest bardzo skutecznym narzędziem leczniczym i potrafi bardzo dużo przynieść ulgi, nie tylko w bólu, ale także potrafi leczyć dużo bardziej skomplikowane schorzenia niż tylko bólowe, bo na przykład w latach 80., kiedy akupunktura zaczęła do Europy docierać i zaczęła być taka, no może powiedzmy modna, ale zaczęto stosować akupunkturę, to tak jakby początkiem akupunktury była traumatologia, czyli wszystkie sportowe uszkodzenia, bóle pleców na przykład były takim ulubionym tematem dla akupunkturzystów. I do dziś zresztą są bardzo dobre efekty, osiąga się właśnie przy pomocy akupunktury i nie tylko, przy pomocy terapii manualnych z zakresu medycyny chińskiej. Natomiast akupunktura to jest dużo więcej i począwszy właśnie od tej traumatologii, poprzez tak jakby pokazując spektrum, poprzez niestrawności, poprzez palpitacje, bezsenność, bóle głowy, a nawet zaburzenia mentalne, można osiągnąć bardzo fajne skutki, stosując akupunkturę. Ale czy pokusiłabyś się o stwierdzenie, że z większością schorzeń, może nie mówimy o takich bardzo skrajnych przypadkach, warto zgłosić się do specjalisty od akupunktury, że ona jest w stanie naprawdę wyleczyć i pomóc w całym spektrum różnych dolegliwości? Znaczy, wiesz, to będzie bardzo ogólne stwierdzenie. No, trzeba się trochę też bronić przed takimi bardzo uogólnieniem. Tak jak powiedziałam, to jest jeden z filarów medycyny chińskiej, który
w wielu przypadkach może pomóc jako samodzielny sposób leczenia i rzeczywiście pomaga też, ale w wielu przypadkach, na przykład poważniejszych schorzeń albo no przede wszystkim poważniejszych schorzeń, nie wiem, typu nowotwór, będzie konieczne wspomaganie ziołami i dietą na pewno. Więc są sytuacje, kiedy ta akupunktura bądź akupunktura i terapia manualna, bo do tego będzie należał i masaż, i do tego będzie należała moksa, czyli właśnie przygrzewanie ziołami miejsc, konkretnych miejsc, bądź nacieranie olejami, i akupunktura do tego będzie bardzo pomocna i będzie już uwalniała od jakiegoś schorzenia, ale będą sytuacje, kiedy będzie trzeba jednak dołożyć trochę więcej jeszcze zabiegów i więcej środków, żeby wyleczyć. A słuchaj, z Twojego doświadczenia, z jakimi schorzeniami najczęściej przychodzą do Ciebie pacjenci i w jakich przypadkach te zabiegi, można tak powiedzieć, zabiegi akupunktury tak. są najbardziej skuteczne? Tak, kiedy obserwujesz tę sztukę i kiedy sama ją praktykujesz? Powiem Ci o mojej praktyce. Do mnie przychodzi tak jakby to, co ja widzę, ja stosuję też zioła, leczę też dietą i stosuję też akupunkturę. W związku z tym dużo osób przychodzi, żeby ustawić im dietę, biorą zioła. Nie wszyscy chcą po prostu akupunktury. Znam dużo osób, które się po prostu jej boi. Albo nie wierzy, albo nie chce. Igły nie są też zbyt przyjazne. Nie zawsze są przyjazne, dokładnie to, co mówisz, aczkolwiek to są tak cieniusieńkie igiełki, że paradoksalnie samo wbicie tej igły nie jest bolesne. Bardziej bolesne jest to, co się dzieje potem, czyli to nawiązanie kontaktu z tym przepływem energetycznym, który potrafi iść jak prąd. Okej, to musimy zrobić pauzę, bo powiem szczerze, zresztą jak sama wiesz, ja jestem osobą, która nie boi się igieł, raczej mam dosyć dobrą relację też z bólem, więc nie byłam przerażona perspektywą wbicia igły w jakieś bolesne miejsce, ale tak jak powiedziałaś, właśnie ten moment, kiedy podpinamy się pod kanał energetyczny, jest jakby ktoś nas kopnął prądem i to jest bardzo dziwne uczucie. Nie jest to przyjemne często uczucie. I tak jak myślałam, że niczego się nie boję w takich kwestiach pracy z ciałem, to jest to na pewno wyjątkowe doświadczenie, co nie zmienia faktu, że mnie to nie zniechęca, ale jest to na pewno intensywne przeżycie. Też chyba zależy, w którym miejscu i zależy, w jakim jesteśmy stanie, ale nie dziwi mnie to, że powiedziałaś, że wiele osób wybiera te mniej może inwazyjne i przyjemniejsze w cudzysłowie techniki medycyny chińskiej, zanim wybierze akupunkturę, ale już oddaję Ci głos. Masz rację, ale tak naprawdę akupunktura właśnie o tym jest. Ona nie jest o wbiciu igieł, bo to byłoby zbyt proste. Ona jest właśnie o tym, żeby dotrzeć do tej energii i tę energię poruszyć, poprowadzić, zmniejszyć jej ilość, zwiększyć jej ilość. No tak jakby jest tych technik, jest bardzo dużo. Technik jest bardzo dużo. Natomiast rzeczywiście akupunktura, ten moment taki, że czujesz, że to się dzieje, to odczucie właśnie chi, które się pojawia, to się po chińsku nazywa dei chi, ono jest konieczne. Po prostu jeżeli tego nie ma, no to tak jakby ktoś ci po prostu powbijał igły. To nie ma, nie będzie tego efektu. Ten efekt jest konieczny i jego też jako akupunkturzyści szukamy razem z pacjentem, pytając się jest i potem pacjent wjeżdża. Już cię kopnął prąd? I wiadomo, że jest. Faktycznie jest tak, że różne punkty mają różną wrażliwość. Są punkty, które są bardziej wrażliwe, są punkty, które są po prostu mniej wrażliwe, albo ten kanał jest trochę głębiej, więc czasami trudniej się do nich dostać. Ale wracając do tego, co zapytałaś, ja na przykład w swojej praktyce mam sporo akurat kobiet, które zatrzymują wodę. Diagnostycznie to są różne przyczyny, natomiast zewnętrznie są to spuchnięte stopy bardzo często, znaczy stopy kostki, łydki albo obrzęki na twarzy, takie, z którymi sobie rzeczywiście dziewczyny nie dają rady. Nie dają rady, czyli piją zioła diuretyczne, bo im się to wydaje, że to będzie najlepsze rozwiązanie z tego wszystkiego, czyli różne skrzypy i pokrzywy. Natomiast to cały czas wraca. I na przykład ja mam z tym bardzo dobre doświadczenia, z takimi właśnie problemami dnia codziennego, że po
no, kilku zabiegach, bo to przeważnie jest rzeczywiście, trzeba regularnie pochodzić przez jakiś czas, powiedzmy po 10 zabiegach akupunktury, rzeczywiście wraca ten przepływ, wraca metabolizm tak, że te obrzęki schodzą i znaczy wraca wszystko do normy, mhm. tak to nazwijmy. To jest jedna z takich rzeczy, które u mnie się bardzo często zdarzają. Regulowanie systemu trawiennego, czyli wszystkie zaparcia, wzdęcia, niestrawności, przelewanie się, bulgotanie w brzuchu, poczucie takie rozpierania w brzuchu. To też bardzo, bardzo fajnie akupunktura tutaj będzie pomagała, chociaż tutaj też dieta będzie potrzebna. W leczeniu bezsenności akupunktura świetnie się sprawdza. Też właśnie w takiej formie wyciszania umysłu, takiego jak mamy taki stan pędzącego umysłu i skaczącego, to właśnie poprzez takie techniki redukujące i takie uspokajające rzeczywiście wraca ten spokój. Bóle głowy też bardzo ładnie można wyprowadzić zabiegami akupunkturowymi. No i oczywiście traumatologia, tak? To jest w ogóle niezwykłe, jak te zabiegi manualne, zupełnie inaczej przeprowadzane niż w konwencjonalnej medycynie sportowej, jakie mają piękne efekty, tak? Ja sama to ćwiczyłam na sobie i na wielu osobach, na przykład ze skręconymi kostkami. To jest taka bardzo częsta przypadłość gdzieś na jakichś wycieczkach czy na wyjazdach, że ktoś spadnie z krawężnika i ta opuchnięta kostka i boli i tak dalej. I tak jak pierwsze zalecenie jest obłożyć lodem, pewnie znasz to, to w medycynie chińskiej inaczej leczy się masażem, ciepłem i akupunkturą. I bardzo często po jednym albo po dwóch zabiegach ta opuchlizna schodzi i przestaje boleć. I to jest naprawdę niezwykłe po prostu, kiedy po pół godzinie takiej pracy i właśnie manipulacji igłami widzisz, że ta opuchlizna następnego dnia, ktoś, kto nie mógł stanąć na nogę, nagle normalnie funkcjonuje. Więc to spektrum jest, jak widzisz, bardzo duże. Ale oczywiście to nie jest tabletka przeciwbólowa. To są zabiegi, na które trzeba chodzić regularnie. Czasami trzeba chodzić na nie dwa razy w tygodniu przez kilka miesięcy, żeby tę zmianę wprowadzić. No właśnie, bo miałam zapytać Cię o ten proces kuracji, ale zakładam, że to też jest bardzo indywidualne, bardzo. Tak? Czyli raz to może być kilka tygodni, czasem kilka miesięcy, ale jak wygląda dla osób, które na przykład obawiają się takiej swojej pierwszej wizyty i zabiegu akupunktury, jak wygląda właśnie taki zabieg, kiedy przychodzimy tutaj do Ciebie i czy to oznacza, że teraz na naszym ciele będzie 100 igieł i będziemy tak leżeć przez godzinę i każda będzie tak super boleć, bo wiem z doświadczenia, że to jest znacznie mniej igieł niż może nam się wydawać. Są różne szkoły. Są też szkoły, gdzie się wbija 108 igieł w twarz. Więc więc oczywiście to wszystko zależy od tego, z czym przychodzisz. Przede wszystkim, no jak idziesz na taki zabieg akupunkturowy, no to pierwsze co, no to lekarz musi postawić diagnozę. Czyli musi cię zbadać. Badanie to jest wywiad, to jest puls, to jest obejrzenie języka i dopiero wtedy podejmuje decyzję, co będzie robił. No i zależy też, w jakim jesteś stanie. Na przykład, jeżeli jesteś osobą bardzo wyczerpaną, no to tych igieł będzie wbite znacznie mniej niż dla osoby, która jest, no, nazwijmy to zdrowa. No, nie jest w 100% zdrowa, skoro przychodzi na zabieg do terapeuty, ale takiej, która jest silniejsza konstytucyjnie. Różnie. Czasami są to 4 igły, które się wbija, czasami jest to 15 igieł, które się wbija. Trudno to powiedzieć, ale nie dochodzimy do 100. W tych zabiegach tradycyjnej medycyny chińskiej to jest powiedzmy kilkanaście igieł maksymalnie, które są wbite. I rzeczywiście, no, tak jak powiedziałam, ten moment wbicia jest często niezauważalny. Czasami pacjenci się pytają, to już? Natomiast potem ten moment tego poszukiwania kontaktu z tą energią. Z gniazdkiem. Z gniazdkiem, dokładnie. No on potrafi być nieprzyjemny. Znaczy, no, ja sama popiskuję, jak chodzę na akupunkturę, więc to jest... Ale myślę, że też mamy dużo więcej nieprzyjemniejszych. Ja na przykład uważam, że pobieranie krwi jest znacznie bardziej nieprzyjemne niż wbijanie igieł, bo to też nie jest tak, że akupunkturzysta stoi nad tobą i cały czas tą igłę stymuluje, żeby sprawiać ci ból i żebyś czuła, tak? To jest kilka chwil tej stymulacji, a potem przykrywa cię kocykiem i wychodzi, włącza ci muzykę albo nie włącza muzyki, no to też zależy, co tam kto lubi. I zostawia cię na pół godziny, 40 minut i
i te igły pracują w tobie, więc to jest naprawdę kilka chwil nieprzyjemności, tak to nazwijmy. Powiedziałaś też wcześniej, że są takie też komplementarne dodatki do terapii, na przykład, nie pamiętam tego słowa, którego użyłaś, jakoś na M. Moxa. Tak, właśnie Moxa. Na czym to polega i co możemy dodać właśnie do zabiegu akupunktury, żeby go wzmocnić i w ogóle, czy to właśnie po to go dodajemy, żeby to było bardziej intensywne? To są w ogóle, ja bym to nazwała bardziej, że to są terapie manualne pochodzące właśnie z tradycyjnej medycyny chińskiej. Często się, no, to są przeważnie te same osoby, które je wykonują, więc często jest to połączony zabieg akupunktury, do tego się jeszcze stosuje właśnie moksa, o której zaraz powiem, czy guasze też, o której powiem, czy jakiś masaż bańką. Super, różne mogą być to zabiegi. Natomiast dwa takie typowe, których się używa w medycynie chińskiej, to jest moksa, czyli specjalna mieszanka ziół sproszkowanych, które są w formie takiego cygara, tak to nazwijmy, taki gruby papieros, który się przypala, które niebotycznie śmierdzą, więc ja na przykład pacjentom ich nie robię u siebie w domu, tylko raczej proszę ich, żeby sobie robili u siebie w domu. I którymi się nagrzewa poszczególne punkty akupunkturowe, albo się ustawia na przykład taką, ty chyba miałaś kominek, prawda, z moksą. Urządzenia, tak to nazwijmy, dosyć proste, w których się te zioła pali. Nie dotykają one skóry zasadniczo. I one powodują poruszenie, wprowadzenie właśnie ciepła, ale różne też mają zastosowania. Tak? W różnych technikach się je stosuje. To jest tak jakby jedna z takich metod. Druga metoda to jest guasza. To jest metoda skrobania, tak to nazwijmy. Teraz jest taka moda na głaszowanie twarzy. Czyli na takie płytki do twarzy, no to są przeważnie jakieś takie ładne, różowe, kwarcowe albo jakieś inne jadeitowe. Ale zasadniczo tą głaszę można zrobić pokrywką od słoika albo kartą kredytową. Chodzi o to, żeby to było tylko coś takiego płaskiego i ostrego. I w miejscach na przykład bólu albo na punktach akupunkturowych stosuje się właśnie taką stymulację, czyli skrobie się, to może zabrzmi bardzo dramatycznie, ale skrobie się do momentu uzyskania wylewu. Takiego podskórnego. Czyli niekoniecznie się to skrwawia, ale ten wylew się pojawia i to jest bardzo, bardzo fajna technika, która na przykład przy wniknięciu wiatru, ja teraz jestem właśnie tym przykładem wniknięcia wiatru i mój zatkany nos o tym świadczy, stosuje się ją na przykład tutaj na karku, z tyłu między łopatkami są takie punkty, które są bardzo wrażliwe na wniknięcie wiatru, czyli na to nasze zawianie. I wtedy rzeczywiście, jeżeli masz taki no to ten wiatr wniknął, a czujesz to, no bo masz taki, trochę cię boli głowa, trochę sztywny kark, czujesz, że coś cię bierze, no tak jakby to są te objawy, no to skrobanie w tych miejscach powoduje, że otwierasz powierzchnię, czyli uwalniasz ten patogen, który jest uwięziony pod skórą, tak mówiąc obrazowo, on przez te wylewy wychodzi. Na przykład to też jest jedna z takich bardzo fajnych technik też do stosowania w domu przy pierwszych objawach przeziębienia, też przy innych sytuacjach, ale akurat przy takich właśnie pierwszych objawach przeziębienia naprawdę świetnie działa i wszystkim ją polecam, bo to może ci zrobić każdy i możesz zrobić to wszystkim, nie musisz kupować żadnego sprzętu, wystarczy trochę kremu Nivea i łyżka stołowa. I temat jest załatwiony. Także to są takie dwa typowe. Stosuje się też bańki na plecach i takie bańki faktycznie stawiane, takie jak znamy, stawiane na przykład babcie, ale też stymulację bańką, po prostu taki masaż bańką na plecach. Na plecach wzdłuż kręgosłupa jest bardzo dużo punktów, które są połączone bezpośrednio z organami wewnętrznymi, więc to jest takie, ta stymulacja tych meridianów pęcherza moczowego przy kręgosłupie jest takim strzałem bezpośrednio w dane organy, więc można je bardzo ładnie w ten sposób poruszać i budzić, tak to nazwijmy. Też takim terminem podobnym do akupunktury, o którym pewnie wiele osób słyszało, jest akupresura. Zastanawiam się, czy one są kiedykolwiek mylone, oby zaczynają się na aku, ale zakładam, że akupresura polega na tym, że naciskamy konkretne punkty. W jaki sposób jest stosowana w medycynie chińskiej? Czy ty też u siebie działasz z tą techniką? Też działam. Ponieważ akupunktura od akupresury no różni się tym, że tak jak powiedziałaś, jedno się uciska, bądź masuje te punkty, a w drugim wbija się igłę.
No i paradoksalnie ta akupresura też jest bardzo mocnym środkiem, bo robi się ją w tych samych miejscach, to znaczy też, jest, nie, też się robi to w punktach akupunkturowych. Jest to o tyle fajne, że możesz to sobie zrobić sama. No bo igłę, znam takie osoby, które sobie wbijają same igły. Ale dodajmy, że na pewno znają się na tym. Oczywiście, ale to też ja na przykład sobie nie wbijam igieł sama, bo nie lubię tego po prostu. Poza tym ja też uważam, że w akupunkturze jest ten moment tego przepływu między energetycznego, między akupunkturzystą a pacjentem, więc tak jakby też ten fakt, że zostaje ta igła wbita przez terapeutę, który swojego chi udziela pacjentowi, ma też właściwości lecznicze. To samo jest oczywiście w akupresurze, bo tu jest ten element taki wymiany. Natomiast akupresurę faktycznie łatwiej sobie zrobić samemu, ponieważ po prostu sobie albo wciskasz sobie punkty palcem, albo wciskasz je sobie takim urządzeniem, które się nazywa igła taoistyczna, czyli taki, pamiętasz, kiedyś były takie bączki. No to jest mniej więcej taki bączek, który ma też taką zakończoną, nie ostro końcówkę, ale taką zaokrągloną, ostrą końcówkę i ją się wbija w punkty akupunkturowe. I efekt jest ten sam. Czasami nawet mocniejszy. Ja na przykład dzieciom stosuję często akupresurę. Mam dwie bratanice, które już się nauczyły. Jak coś mają, to przychodzą i moja młodsza bratanica wszędzie... Jak trzeba uspokoić dziecko, to wyłącznik jednak jest. Tak, jak trzeba... No może nawet nie tyle. Akurat szczególnie właśnie przy różnych takich zatokowych sprawach, które są często u dzieci. Nie? To dziewczynki przychodzą i mówią, ciociu, powciskaj. Nie? Już dokładnie wiedzą, gdzie i tam sobie każą masować nóżki, stópki i ręce. I bardzo... W ogóle dzieci są wdzięczne do takich zabiegów, bo działa to bardzo szybko. Dużo szybciej niż u dorosłych. Ale ja też sama u siebie stosuję akupresurę, więc też fajnie sobie o tym poczytać, zobaczyć, bo można sobie bardzo, bardzo łatwy sposób pomóc. Tylko najważniejsza rzecz, po prostu trzeba to zrobić. No właśnie, ale mogłabyś polecić na przykład jakieś takie proste do zlokalizowania punkty w naszym ciele, które mogą nam uciskanie może nam pomóc na co dzień, na przykład przy bólu głowy, albo kiedy potrzebujemy czegoś na wyciszenie, albo kiedy boli nas brzuch. Zacznijmy od brzucha, bo te punkty są najłatwiejsze do zlokalizowania. Przy na przykład zaparciach albo przy takiej niemożności, znaczy no zaparciach albo takim jakimś zastoju w brzuchu jest taki punkt, jak spojrzysz na pępek, to trzy palce od środka, od brzegu pępka w prawą i w lewą stronę jest punkt, który jest punktem tak zwanym alarmowym dla żołądka, znaczy punktem alarmowym dla jelita grubego. I ten punkt, rzeczywiście jak go wbijesz i mocno go tak zastymulujesz, to w pewnym momencie nawet czujesz pod palcem jelito. I wciskanie tego punktu jest bardzo, po jednej i po drugiej stronie jest bardzo skuteczne właśnie w sytuacjach zaparcia czy jakiegoś takiego zastoju w żołądku. I bardzo, bardzo ładnie działa. Na bóle brzucha na przykład między mostkiem a pępkiem po środku jest punkt, który jest punktem z kolei alarmowym właśnie dla żołądka. I czasami jak masz takie rozpieranie, że tak zjadłaś, coś ci stoi na żołądku, to fajnie sobie ten punkt po prostu pomasować. On jest też łatwy do zlokalizowania. Przy bólach głowy ja polecam taki punkt, jak ktoś miewa migreny z mdłościami, to z kolei trzy palce od wewnętrznej strony nadgarstka jest punkt, którego takie silne uciskanie powoduje, że te mdłości, nie tylko przy bólach głowy, bo na przykład przy chorobie lokomocyjnej to jest bardzo fajny punkt, że te mdłości odpuszczają. To z takich punktów pierwszej pomocy, tak to nazwijmy. Bo jeszcze zapytałam o coś na uspokojenie, wyciszenie. Jest jakaś technika, która sprawdzi się? Kiedy jesteśmy w dużym stresie? Położyć się na podłodze i skupić na oddechu. To jest akurat świetny tip, uważam. Wiesz co, tak teraz na szybko mi nie przychodzi nic do głowy takiego, żeby sobie pomóc, bo też często to jest zawsze też kwestia trochę diagnozy. To, co ci teraz mówię, to są punkty takie alarmowe, one się nawet tak nazywają, alarmowe, na przykład te na brzuchu, o których mówię. Natomiast często to jest też kwestia diagnozy, żeby zobaczyć, skąd to pobudzenie wynika. Czy ono wynika z jakiejś takiej ekscytacji, czy ono wynika z niemożności zatrzymania umysłu, czy ono wynika ze strachu, czy ze zmęczenia, bo czasami na przykład jak nie możesz usnąć, to wynika to z tego, że jesteś tak zmęczona i tak słaba, że nie możesz usnąć. Więc tu trzeba by się pewnie zastanowić, dlatego się śmieję, że na pewno w każdej sytuacji, jak się położysz na podłodze, skupisz na oddechu i dasz sobie ten moment, żeby się wyciszyć, to nawet bez uciskania też się wyciszysz.
Ale fajnie jest to, co mówisz, że za każdym razem jakby wracasz do tej holistyki. Także ważna jest diagnoza, spojrzenie na dietę, na zioła, ewentualnie na akupunkturę, akupresurę. Jakby nie można sobie wybierać jednego aspektu zdrowotnego i myśleć, że to nam nagle rozwiąże wiele problemów. Więc chciałabym teraz wrócić trochę do tego tematu ogólnego medycyny chińskiej, szczególnie w kontekście jedzenia, bo wydaje mi się, że to jest coś, co możemy najłatwiej, choć czasem może najtrudniej paradoksalnie, zmienić, bo każdy z nas je codziennie. I tutaj możemy z dnia na dzień wprowadzić bardzo dużo kombinacji, zmian, miejmy nadzieję, że na dobre. Coś, czego, o czym nie mówiłyśmy, tak mi się przynajmniej wydaje, to to, że w medycynie chińskiej istnieje więcej pór roku. Tak, tych pór roku jest więcej, bo są nasze 4 pory roku. A właściwie nawet można powiedzieć, że jest jeszcze 5 pora roku, to się nazywa późne lato. Ale między każdą z pór roku jest tak zwane dojo właśnie, czyli 18 dni takiego scentralizowania, przeznaczone na scentralizowanie się i na taki powrót do środka i do korzeni. To ma rzeczywiście duże znaczenie w dietetyce, bo to jest moment, kiedy trzeba zadbać o system trawienny, o śledziony, o żołądek i o to nasze centrum. I to dojo ma za zadanie tak jakby ten okres przejścia z jednej pory roku do drugiej, też w tym dietetycznym wymiarze ułatwić, tak jakby wracamy do korzeni, żeby zacząć coś od początku. To nie jest, dodam, to niekoniecznie jest czas na oczyszczanie. Tak? Mhm. Oczywiście na wiosnę to będzie najlepszy moment, żeby rozpocząć oczyszczanie, aczkolwiek w naszym klimacie często to dojo wiosenne jest jeszcze bardzo zimno, bo to jest luty, więc też jest za wcześnie na oczyszczanie. Na jesieni to też będzie moment, kiedy można rozpocząć diety oczyszczające, ale już między to dojo po wiośnie, czy to dojo przed zimą, to one już są takie bardziej właśnie, żeby się scentralizować, żeby się jeszcze trochę odżywić, bo potem rzeczywiście, patrząc na to holistycznie i tak jakby patrząc, pamiętając o tym połączeniu naszym z naturą, to te pory roku one też stymulują do zmiany diety za każdym razem, więc fajnie jest wtedy zadbać o ten środek. A powiedz mi, kiedy zaczyna się lato w medycynie chińskiej? Lato zaczęło się, z tego co ja pamiętam dobrze, 15 maja już. To jest ciekawe, nie? Że to jest znacznie wcześniej. Bo też znacznie wcześniej się kończy, właśnie przez to, że pory roku są krótsze, bo z każdej pory roku jest obcięte trochę, żeby się zmieściło jeszcze to dojo. Więc my już jesteśmy tak jakby w tym kalendarzu księżycowym, który medycyna chińska stosuje. Jesteśmy już w środku lata praktycznie. No w środku jeszcze nie, ale jesteśmy już na początku lata. Bo kiedy ten odcinek będzie emitowany, to będzie w czerwcu, czyli to będzie... No już będziemy pod koniec, w pełnym lecie. Chciałam powiedzieć, że pod koniec, ale powiedzmy w pełnym lecie właśnie zgodnie z medycyną chińską. W takim razie, co warto wiedzieć o lecie z perspektywy właśnie TCM, czyli jakie rzeczy warto wprowadzić do swojej codzienności, jakieś może rytuały, czy konkretne zmiany w diecie, które mogą usprawnić ten nasz trawienny ogień. Cudownie, że o tym mówisz. Czekałam na to pytanie. Jakie rytuały? Przede wszystkim trzeba się cieszyć życiem. Lato to jest element ognia. Jak sobie wyobrazisz ogień, który bucha do góry, bucha na wszystkie strony, ogrzewa wszystko, też pali, to też trzeba pamiętać zawsze o tej drugiej stronie medalu. Ale lato to jest czas miłości i radości. I on jest nie tylko w TCM-ie czasem miłości i radości, ale on po prostu taki jest, ponieważ kiedy jest jasno na dworze, kiedy jest ciepło, to się, kiedy są dni dłuższe, to się po prostu więcej chce. W związku z tym, mimo że medycyna chińska bardzo tak restrykcyjnie często podchodzi na przykład do pójścia spać, tak? I uważa się, że zimą trzeba chodzić wcześniej spać i czasami nawet 21 to jest ta godzina, kiedy już powinno się iść spać, to latem mówi się, że można chodzić później spać, można też wstawać później, wcześniej, no to jak już kto lubi, ale nie ma takiej restrykcyjności na przykład w tym. W związku z tym to daje nam ten czas, żeby cieszyć się właśnie życiem po pracy, jeszcze się z kimś spotkać, gdzieś pójść i tak dalej. Więc ja myślę, że pierwsza rzecz latem to jest właśnie paradoksalnie korzystać z tego. Czyli odpuścić sobie wszystkie restrykcyjne diety, odpuścić sobie oczyszczania, bo lato to też jest tak zwane najwyższe yang, czyli ten taki moment, kiedy wszystko jest w maksymalnym rozkwicie. To też nie jest czas na robienie właśnie diet oczyszczających. Natomiast korzystać z tego, co daje to lato. Ale korzystać też z głową, jak to się mówi.
ponieważ to, co zasiejemy latem, mimo że latem już nie siejemy, ale to taką przenośnię stosuję, bo latem tak naprawdę pracujemy na to też, co będzie się działo na jesieni. I tak jak latem oczywiście trzeba korzystać ze świeżych owoców, ze świeżych warzyw, jeść to, co jest w danym, w tym sezonie atrakcyjne, to też trzeba pamiętać o ciepłym jedzeniu, którego potrzebujemy paradoksalnie latem dużo więcej, może nie dużo więcej niż zimą, ale potrzebujemy go latem, ponieważ latem, jeżeli sobie wyobrazisz ten nasz ogień trawienny, który w środku nam służy właśnie do trawienia i dzięki temu się odżywiamy, to yang nasze ze środka unosi się do powierzchni. Otwiera tą powierzchnię, żebyśmy się mogli spocić, schłodzić, trochę też ciągnie swój do swego, tak jakby patrząc na to w ten sposób. W związku z tym w środku zostaje mało tego ognia. I teraz jeżeli jeszcze do tego nałożymy dietę, która będzie się składała non-stop z pomidorów, ogórków, chłodników i lodów i zimnego piwa, a niestety bardzo często tak jest latem, no bo ono też zachęca do tego, nie ma wątpliwości, jak jest gorąco, żeby się trochę schłodzić, no to a nie mamy w środku tego ognia i dostarczamy same zimne produkty, no to siłą rzeczy to w pewnym momencie sprowadzi to yang, że ono zniknie. I zacznie się tworzyć wilgoć, śluz i to są wszystkie zaziębienia jesienne. To są wszystkie, jak ja to mówię, gluty na jesieni, smarki i ta podatność na grypy. To jest właśnie ta niezbilansowana dieta latem. Więc lato to jest czas, żeby oczywiście jeść świeże, ale na przykład to jest czas, jeżeli chodzi o obróbkę taką termiczną, żeby krótko podsmażać, krótko blanszować, krótko gotować na parze, żeby niezależnie od tego, że jemy te świeże warzywa, to żeby je obrabiać termicznie po prostu w krótki sposób, żeby dać im jeszcze taką, trochę tego yang im dodać, takiego kopa, żeby je zjangizować. To jest też czas, że na przykład fajnie jest pamiętać o tym, żeby używać troszkę chili, troszkę pieprzu kajeńskiego, troszkę świeżego imbiru, żeby też sobie trochę tego yang dodać. Nie chodzi o to, żeby to było wszystko ostre, tak, żebyśmy się dobrze zrozumiały. To nie ma być tajska kuchnia. Nawet łagodna tajska. Nawet łagodna tajska, ale żeby tego troszkę było. Tak? Szczególnie ja zawsze mówię, jak na przykład latem jemy więcej nabiału, który jest nawilżający i jest nam potrzebny, bo często ta gorąca pogoda powoduje, że jesteśmy wysuszeni, ale to jedzmy ten nabiał na ostro. Jedzmy go z cebulką, z czosnkiem, z oliwą, z oliwek, troszkę chili, żeby zawsze trochę złagodzić to, co jest bardzo zimne, to, co jest bardzo nawilżające, żeby trochę dać szansę temu naszemu organizmowi, żeby to wyrównać właśnie przyprawami czy połączeniem składników. I ciepłe jedzenie, tak jakby ta moda letnia na grille jest bardzo fajna i bardzo wskazana. I chodzenie na grilla, jedzenie tylko sałatek jest, mija się z celem, tak? Fajnie jest zjeść coś ugrillowanego i do tego odświeżające dodatki, też znowu, żeby wyrównać. A mogłabyś na przykład podsunąć nam taki przykładowy jadłospis na jeden dzień? Taką inspirację na śniadanie, obiad i kolację w zgodzie z letnimi wskazaniami? No możemy się namyśleć. No, na śniadanie większość ludzi lubi owsianki i te owsianki na śniadanie latem na przykład też będą bardzo fajne. One już nie muszą być takie ciężkostrawne w kontekście, znaczy ciężkostrawne może nie, ale takie odżywcze, więc już nie muszą być z orzechami, nie muszą być z masłem orzechowym, ale mogą być po prostu albo ze świeżymi owocami, albo ja na przykład preferuję, że jeżeli to są truskawki, to żeby je na chwilę, jak to ja to mówię, przerzucić przez patelnię. Żeby one były tak właśnie troszeczkę muśnięte, muśnięte ciepło. One puszczą wtedy trochę soku i będą pięknie z tą owsianką grały. Można do tego dać sobie oczywiście jakiś jeszcze orzech, ale już nie w takich ilościach, jak zimą one nam są potrzebne, żeby ten tłuszcz nas będzie trochę grzał zimą. Latem to nie jest aż tak bardzo potrzebne. Na pewno fajnie jest do świeżych owoców dodawać zawsze trochę kardamonu, bo ten kardamon powoduje, że ta nawilżająca natura tych świeżych owoców jest bardziej wyrównana. Bardzo fajna też jest na przykład kasza jaglana na śniadanie, do której można dodać trochę migdałów, ale można też ją zrobić z jagodami albo z tymi borówkami amerykańskimi, do tego łyżeczkę masła, może być ghee, może być zwykłe masło, też na przykład kardamon do tego, więc to śniadanie bym zostawiłabym też ciepłe. Czy ja nie jesteś fanką smoothie bowli? W dalszym ciągu nie jestem fanką smoothie bowli. Kurczę, już myślałam, że latem cię przypomnę. Aczkolwiek powiem ci tak, mam za sobą taki epizod,
na samym początku mojej, mojej przygody z TCM-em, że pojechałam do Hiszpanii w sierpniu. Sama wiesz, że sierpień to jest naprawdę ciepły miesiąc w Hiszpanii. Byliśmy na Wyspach Kanaryjskich i ja pojechałam z owsianką, którą sobie przygotowałam, płatki owsiane ze wszystkimi dodatkami. No i przez pierwsze dwa dni dziennie tą owsiankę gotowałam. No było to okropne po prostu. Nie dało mało się tego jeść. Bardzo mało intuicyjne, ale wtedy tak jakby jeszcze tak jakby te rozróżnienia i te niuanse były jeszcze nie dla mnie. No porzuciłam tę owsiankę po dwóch dniach, bo się tego po prostu nie dało tam jeść. Ale to ciepłe śniadanie, ono już nie musi być aż takie gorące. Jeżeli chcesz bowla na śniadanie, ale to zrób go na gotowanym ryżu i sobie do niego dołóż awokado na przykład, albo szparagi. Tak jakby te warzywa też zrobione na ciepło, prawda? Ale i wtedy okej. Jeżeli zrobisz szparagi, krótko je potraktujesz, na przykład bardzo fajnym sposobem na szparagi, takim letnim sposobem jest na gorącą patelnię wlanie troszkę wody i do tego łyżkę oleju. Do gorącej, jak ta woda zaczyna się gotować, wlewasz łyżkę oleju, w związku z tym nie smażysz tego, nie jest to takie ciężkostrawne. Ten olej podgrzany w wodzie nie rozgrzewa się tak intensywnie jak na patelni i na to kładziesz zielone szparagi akurat i one chwilę na tej patelni z wodą, ta woda odparowuje, ten olej je troszkę zamyka i są w środku chrupiące, na zewnątrz ciepłe, cudowne do owsianki, czy do ryżu, czy do kaszy, prawda? I na to, nie wiem, do tego rzutkiewka, szczypiorek, no cudownie. Poezja. A to też się sprawdzi na taki lunch. To się sprawdzi się też wydaje. Idealnie, to się też sprawdzi idealnie na lunch. No, ja to jestem zwolenniczką prostego jedzenia, często jem to samo przez cały dzień, bo mimo, że bardzo lubię gotować, to nie zawsze mi starcza na to energii. Zupy latem, też trochę krócej gotowane, nie zupy mocy gotowane przez wiele godzin, tylko grochówki. No, to tak jakby intuicyjnie wiesz, że to już nie będzie to, prawda? Jakaś kalafiorowa może? Może być kalafiorowa, może być na przykład gotowana, może być do zupy warzywnej, możesz dodać, po prostu dodać łyżkę już ugotowanej wcześniej fasolki czy soczewicy, więc to nie będzie wtedy zupa soczewicowa, ale ten element białka tam będzie. Fajnym strączkiem letnim na takie upały też intensywne. No bób oczywiście też, ale takim już tak dietetycznie na to patrząc, no bo bób to jest sezon, no to trzeba go jeść. No to tak jakby nie ma wątpliwości, że trzeba go jeść. Nie? To jest obowiązek, tak jak czereśnie. Tak. Ale takim strączkiem letnim, którego w Azji się bardzo dużo używa, właśnie dlatego, że jest ciepło, a on ma termikę wręcz zimną, to jest fasolka mung, czyli te takie małe zielone fasolki. Tak. I to jest fajna fasolka, którą latem można dodawać do zup, bo ona też będzie miała właściwości, ona będzie jedzona na ciepło, a ona też będzie chłodzić. Na przykład jest takim bardzo typowym azjatyckim jedzeniem, to jest taka zupa z fasoli mung z czarnym cukrem, z brązowym cukrem, która jest właśnie taka chłodząca w ciepłe dni. Ale latem też można sobie pozwolić trochę na tofu, które jest też zimne, ale też poddane obróbce termicznej, czyli na przykład zmacerowane w czerwonym winie albo nawet w sosie sojowym, tu już też będziemy znowu w tej chłodnej termice, ale jak do tego dasz szczypiorku, to znów masz świeże, masz takie letnie, ale masz zbilansowane, jeżeli chodzi o termikę posiłek. Czyli po raz kolejny, tak jak rozmawiałyśmy poprzednio, lokalnie, sezonowo, intuicyjnie, ale nie zapominamy o ciepłym. Dokładnie tak. Lokalnie, sezonowo, intuicyjnie to jest podstawa, bo to, co rośnie za oknem, to jest to, co nas karmi, bo właśnie wyrosło. To znaczy, że miało gdzie wyrosnąć, więc trzeba to zjeść, bo jesteśmy we właściwym miejscu, u właściwym czasie. Natomiast ciepły posiłek, tak. Krócej gotowane, gotowane z nawet więcej wody niż soli, blanszowane, krótko na parze, tak jakby ścinane tylko, ale jednak na ciepło. Nie za dużo sałat, bo też mamy taką tendencję do tego, że jak jest lato, to sobie pozwalamy absolutnie, że będziemy jeść tylko sałatę i ogórki. I wiesz, no też jakby cały świat dietetyczny mówi nam, że zielenina jest najważniejsza, oczywiście, powinna stanowić bardzo dużą część naszego talerza, więc myślę, że często osoby zainteresowane zdrowym jedzeniem, jak na przykład ja, mają taką tendencję, żeby teraz po prostu zrobić na każdy posiłek wielką sałatkę, tak? A potem wiadomo, jakie są skutki. No tak, ale możesz sobie na przykład zrobić congee, czyli ten klejek ryżowy i do niego dodać, pokroić na przykład w kostkę, znaczy poszatkować rukolę, zielone listki, świeżą sałatę i to już też będzie balansujące. Więc nie róbmy sobie to, co powiedziałaś, to jakby to ciepło, żeby to też wybrzmiało. To nie ma być wszystko super ugotowane, ale to ma być poddane w dużej mierze obróbce termicznej.
bądź jeżeli na przykład są to pomidory, które latem, no trudno nie jeść latem pomidorów, bo one też latem są. Mhm. W związku z tym, jak się zbliża ten czerwiec, lipiec, no to pomidory są najlepsze, ale jedzmy je z pieprzem, jedzmy je z czosneczkiem, jedzmy je z oregano, żeby trochę dać im szansę, żeby nie były aż tak bardzo wychładzające. Ale też to jest fajne moim zdaniem, jeśli chodzi o zieleninę, że kiedy wrzucimy ją do czegoś, czy to jest jakaś zupa, czy jakaś potrawka, ona też zmniejsza swoją objętość, więc finalnie nie zjadamy po prostu wielkiej michy szpinaku, tylko nagle tak. Robi się tego mniej. Możemy przez to też popróbować innych rzeczy i jest to bardziej, absolutnie, myślę, ekonomiczne też dla naszego brzucha. Też o co mi chodziło dla naszych słuchaczy, że efekt jest taki, że często jak się najemy takiej surowej zieleniny, po prostu nasz brzuch nie jest w stanie tego przerobić. No to zdyma nas po prostu. Z trawieniem i mamy wielkiego balona zamiast brzucha. I ja tak miałam właśnie, kiedy miałam fazę parę lat temu na jarmużowe sałatki i zastanawiałam się, czemu ja się czuję w taki, a nie inny sposób, kiedy zjadłam dwie garści po prostu surowego jarmużu, nawet niedobrze wymasowanego. No niestety nauczyłam się na swoich własnych błędach, ale teraz jestem właśnie fanką dodania czegoś pod koniec gotowania, czy właśnie nawet jak wrzucisz surową, prawda, rukolę do takiego ciepłego posiłku, to ona od razu się lekko kurczy. To jest to, co na przykład we wszystkich wietnamskich zupach się podaje. U nas trochę mniej, bo oni oszczędzają na zieleninie, ale w Wietnamie jak jesteś, to masz, dostajesz michę rosołu i do tego dostajesz, po prostu bierzesz sobie garściami, wrzucasz zieleninę różnej maści. Tak, a u nas i ona jest lekko, bez pietruszki, poproszę. Tak, ona jest lekko sparzona wtedy i bardzo fajnie działa. Natomiast teraz mi uciekło, ale coś powiedziałaś, chciałam... Teraz mi uciekło. Dobrze, ci się przypomni, a ja mam następne pytanie, bo powiedziałaś, że latem można trochę później pójść spać. Czy to oznacza, że można też trochę później zjeść kolację? Czy w ogóle medycyna chińska mówi nam, kiedy warto zacząć jeść i skończyć jeść w ciągu dnia? Oczywiście. Dawaj. No to muszę znowu zacząć od Adama i Ewy. Mhm. Co tu dużo mówić. W każdym razie wszystkie nasze narządy mają w ciągu dnia swoje maksimum i minimum energetyczne, tak to nazwijmy. Czyli jest moment, kiedy nasze serce pracuje bardzo intensywnie, a jest moment, kiedy odpoczywa. I teraz patrząc na to z tego punktu widzenia, i to jest w ogóle ciekawe, to się nazywa zegar narządów, i ten zegar narządów naukowcy zachodni też go odkryli. Odkryli go już 4 lata temu. Wow. I nawet dostali Nobla za niego. Więc tak jakby jest to teraz już sprawdzone i oficjalna wiedza, nie są to zabobony chińskie. Można teraz na głos mówić. Przepraszam. Nasz system trawienny, czyli organy nasze, te organy, które są związane z systemem trawiennym, czyli jelito grube, żołądek, śledziona, te takie podstawowe, tak to nazwijmy, one są aktywne rano. Mhm. Pierwsze budzi się jelito grube, dlatego po przebudzeniu często musimy się załatwić, albo powinniśmy się załatwić. Potem następny jest w kolejności żołądek, potem jest śledziona, czyli to śniadanie, które jemy rano, ono ma bardzo duże znaczenie, bo to jest czas, kiedy do godziny 11, kiedy jest maksimum energii w systemie trawiennym, czyli to, co zjemy, nie tylko dobrze strawimy, dlatego mimo, że zalecamy te ciepłe śniadania, to czasami zjedzenie na śniadanie kanapki nie będzie tak straszne, jak zjedzenie na kolację kanapki. Mhm. Ale wracając, nie tylko dobrze to strawimy, to jeszcze przyswoimy i przerobimy to na składniki odżywcze i wyprodukujemy dobrą krew z tego, tak to mówiąc po chińsku. Więc to śniadanie do godziny 11 powinno być zjedzone. Obiad znów, potem zaczyna się czas serca, jelita cienkiego i tak dalej, do 15 najpóźniej dobrze jest zjeść obiad. No a kolacja, jakby po drugiej stronie, po jednej stronie mamy to maksimum energetyczne i o tych samych godzinach po drugiej stronie zegara jest minimum energetyczne. Czyli... Niestety. Tak, dokładnie tak. Czyli po południu i wieczorem ten żołądek, ta śledziona, te jelita już będą takie dosyć ospałe, więc czym więcej zjesz wieczorem i czym później wieczorem będziesz jadła, tym mniej z tego skorzystasz, tym mniej to strawisz. Oczywiście strawisz to finalnie, natomiast tym mniej będziesz z tego miała, a tym bardziej ci się to odłoży w formie śluzu, wilgoci, może tłuszczu. Zresztą znasz ten stan, że jak się najesz wieczorem, to rano się budzisz taka lekko ospała. Tak, jak na kacu tak zwanym. Nie chciałam tego słowa użyć, ale tak, jak na kacu. Dokładnie tak. Więc ta kolacja, myślę, że najpóźniej do 18 jest fajna. Natomiast lato jest w ogóle takie specyficzne. Ja kiedyś się zastanawiałam nad tym, rozmawiałyśmy o tym wcześniej, że jak to jest, że ci południowcy w tej Hiszpanii, w tych Włoszech, to oni jedzą o 21 i oni nie tyją. A jak my jemy o 20 albo 23, a my o tej 21, jak zjemy,
to po takim lecie o 21 to jesteśmy po prostu serdelami. No i jest to kwestia klimatu też trochę. W takich bardzo gorących klimatach, jak kraje południowe, gdzie rzeczywiście ta temperatura sięga zenitu w południe, to ten nasz system trawienny jest słaby. Jakby to yang, znowu to co powiedziałam wcześniej, to yang wychodzi na powierzchnię, ono zupełnie inną funkcję spełnia latem, znaczy w tych gorących klimatach. Ono spełnia funkcję tego, żeby otworzyć pory, żeby wywalić pot na zewnątrz i żeby nas schłodzić po prostu. I nie ma go w środku. Więc i też przez to się też nie chce jeść, bo ten uczucie głodu to jest trochę to gorąco żołądka. To jak jesteś głodna, to znaczy, że twój żołądek jest ciepły i on potrzebuje, tak? W związku z tym też często nie jesteśmy głodni latem. Natomiast wieczorem, kiedy się robi chłodniej, to yang wraca na swoje miejsce. I wtedy rzeczywiście w tych ciepłych klimatach to jedzenie wieczorem paradoksalnie lepiej się strawi wieczorne jedzenie niż ten zjedzony lunch w ciągu dnia. Stąd te lunche często są różnie. Czasami są tak samo ciężkie jak kolacje, ale często one są rzeczywiście z definicji powinny być trochę lżejsze niż kolacja, którą dzięki temu, że to yang wróciło na swoje miejsce, będzie łatwiej strawić. U nas nie ma aż takich strasznych upałów. I rozumiem, że latem jest też tak, że jak wieczorem gdzieś idziesz, to chętnie coś sobie jeszcze skubniesz. I wracam do tego, co powiedziałam. Cieszmy się tym życiem. Jeżeli będziesz odżywiała się ok i będziesz jadła rzeczywiście to ciepłe jedzenie, mimo wszystko, nawet latem, to jeżeli wieczorem pójdziesz na kolację o 21, to ciesz się tym po prostu. Tak. Popij dobrym czerwonym winem i tyle. I następnego dnia zjedz do 18, żeby potem za 3 dni znowu pójść na kolację. Ja nie jestem taka radykalna przy osobach zdrowych. Jeżeli osoby są chore i mają poważne dolegliwości, to rzeczywiście uważam, że trzymanie diety bardzo restrykcyjne jest wymagające. Natomiast jeżeli jesteśmy zdrowi, każdy ma jakiś drobny dysbalans, ale zasadniczo jeżeli jesteśmy zdrowi, to po prostu lepiej ci zrobi to, że zjesz coś dobrego i będziesz się tym cieszyć, oblizywać palce i będziesz szczęśliwa, niż jak będziesz siedzieć i się ślinić do kolacji, tak mówiąc kolokwialnie. Ja mam takie powiedzenie, które uwielbiam, czyli wszystko z umiarem łącznie z umiarem. Dokładnie. I myślę, że od tego jest lato właśnie. Ale powiedz mi na koniec, o czym warto pamiętać u schyłku lata? Bo też jakby już wiemy, że w medycynie chińskiej to lato kończy się trochę wcześniej, przygotowujemy się na jesień też, aby ten odcinek był trochę bardziej ponadczasowy i jeszcze mógł nam służyć przez kolejne kilka miesięcy, to co dzieje się w tym okresie przejściowym i jak warto się przygotować do tego, że nadchodzi jesień? Wiesz co, no ja myślę, że jak zaczynasz się kontaktować z naturą i zaczynasz tak jakby płynąć z tą zmianą, to sama czujesz. Koniec sierpnia to już jest taki moment, że są zimniejsze noce, chłodniejsze wieczory i już będziesz jadła cieplejsze jedzenie po prostu. Jeżeli będziesz siebie słuchać, jeżeli będziesz patrzeć i rezonować z tym, co się dzieje na zewnątrz, bo jeżeli nie masz kontaktu ze sobą, no to będziesz piła świeżo wyciskane soki, także w grudniu, no to jakby rozumiem, że tak też może być. Ale to jest ten czas taki już, żeby właśnie przechodzić w tą cieplejsze jedzenie, wprowadzić więcej aromatycznych ziół, właśnie trochę dłużej już gotować, ale tak jakby znaleźć ten balans między tym krótkim, a między tym jesienno-zimowym już takim bardziej wysyconym, tak? Ale myślę, że przede wszystkim tak jakby to lato zmierza do tego, żeby potem wejść w tą dietę jesienno-zimową, która ma być, na początku trzeba się trochę z tej wilgoci letniej oczyścić, no bo nawet jeżeli będziemy jeść idealnie, w takim znaczeniu, że będziemy się trzymać tych zasad, to jedną z tych zasad jest też to, że potrzebujemy tego schłodzenia, czyli na przykład świeżych owoców, czyli tego arbuza po południu, który będzie taki pięknie nawilżający i chłodzący, no to gdzieś tam trochę się zawsze tej zimnej wilgoci skumuluje, więc też jesień to jest taki moment, żeby te przejście jesienne, żeby się właśnie zastanowić nad tym, jak się z tego oczyścić, zmienić trochę dietę właśnie, wprowadzić bardziej takie diuretyczne, bardziej ogrzewające produkty, żeby trochę wyprowadzić tą wilgoć już pod koniec lata, żeby w tą jesień wejść już z taką gotowością na to, że to ciepłe jedzenie, ono nie będzie po wierzchu, tak jakby zamazywać, tylko będzie mogło działać dogłębnie, tak to nazwijmy. To mam jeszcze bonusowe pytanie w takim klimacie kompletnie letnim, ale myślę, że też no, aktualne dla wielu z nas, bo zdarza się wielu osobom, mi również, tobie na pewno też, że właśnie mamy jakąś niestrawność i latem chodzimy w kostiumie kąpielowym. Czasami jest to bardzo niekomfortowe, kiedy właśnie po zjedzeniu jakichś super lokalnych owocków
nagle nasz brzuch jest strasznie wzdęty i my po prostu czujemy, że on sobie nie radzi z tym, co zjedliśmy i no, czujemy taki dyskomfort. Czy masz jakąś taką dobrą radę? Czy są jakieś zioła, które warto wtedy zastosować? Czy oprócz tego miejsca akupresury, które już znamy, czy są jakieś potrawy, które też warto jeść, żeby sobie trochę to wyregulować, kiedy czujemy, że nasz organizm po prostu nie jest w stanie przerobić na przykład takiej ilości błonnika czy surowizny. Mm-hmm. Znaczy wiesz co, no po prostu trzeba też, tak jak powiedziałam, trzeba mieć kontakt ze sobą, no bo to, że czasami pójdziesz gdzieś na kolację i zupełnie świadomie najesz się i wracasz z balonem tak zwanym, albo po długiej podróży czasami jest też tak, że ten brzuch jest większy, no to myślę, że trzeba się z tym też pogodzić, tak? Są oczywiście zioła trawienne, są chińskie zioła trawienne, receptury, które się stosuje w sytuacjach właśnie na przykład, kiedy zjesz tłustą kolację wieczorem. I ja na przykład się nimi wspomagam i pacjentom też te receptury polecam na takie sytuacje. Natomiast myślę, że po prostu trzeba poznać siebie. Wiem, że to brzmi bardzo trudno i łatwo równocześnie. I wiedzieć, no są osoby, którym taka ilość zieleniny nie służy i taka ilość surowizny nie służy. I no i oczywiście czasami się chce zjeść tego arbuza czy ananasa, ale no wtedy trzeba się zastanowić i powiedzieć, okej, ale może nie tak dużo po prostu. Czasami to jest kwestia ilości, czasami to jest kwestia połączenia, na przykład takim połączeniem, które chętnie wzdyma, to jest połączenie warzyw z owocami. Lubimy coś takiego zrobić, a tak naprawdę takim warzywem, które się dobrze łączy z owocami, to jest ewentualnie sałata i seler naciowy i to będziesz trawiła dobrze. Natomiast wszystkie inne warzywa połączone z owocami będą wzdymały i nie będą łatwo strawne. Masz takie swoje ulubione danie dla brzuszka? Takie, które na przykład właśnie po takiej kolacji lubisz sobie zrobić następnego dnia i wtedy czujesz, że jest taki utulony? Czy to może będzie congee? No bardzo często będzie to congee, tak. Wiesz co, czasami paradoksalnie po prostu nie jedzenie niczego. Tak jakby pierwszą recepturą na tak zwany zastój pożywienia, który jest obrazem patologicznym w medycynie chińskiej i on może być patologiczny na takiej zasadzie, że ktoś ma permanentny zastój pożywienia, czyli nie dotrawia do końca i stoi mu to wszystko w żołądku, ale ten zastój pożywienia też będzie miał miejsce, jak na przykład właśnie zjesz tą tłustą kolację, i on będzie tam, to wszystko będzie tam zalegało przez jakiś czas, to po prostu nie jedzenie niczego jest najlepszym rozwiązaniem. No co tu dużo mówić. Często jest tak, że jak się najesz wieczorem, to, że nie zjesz śniadania i zjadasz dopiero obiad albo kolację, wcale nie jest takim złym rozwiązaniem. Bo to się podaje jako pierwsze rozwiązanie takie, jak to się mówi, lecznicze. Natomiast no, kwestia na przykład takim dobrym sposobem zawsze jest użycie smaku gorzkiego. Smak gorzki jest zsyłający w dół, w związku z tym, czyli wspomaga ten ruch systemu trawiennego w dół we właściwym kierunku, więc to czasami będzie właśnie ta kawa po posiłku. Czasami to może być na przykład kilka łyków herbaty z piołunu, który jest bardzo gorzki, ale można sobie zaparzyć i wypić. Czasami to będzie nalewka z piołunu albo jakieś gorzkie zioła szwedzkie na takie właśnie sytuacje, kiedy czujesz, że ten żołądek potrzebuje wsparcia. Czasami jeżeli jest to kwestia na przykład śluzu w żołądku i kwestia takiego zawilgocenia, bo to są właśnie dużo takich ciężko, to trzeba sobie też potestować, tak? Ja na przykład mi pomaga po obiedzie, takim ciężkawym obiedzie, aromatyczna herbata, na przykład czarna herbata Earl Grey. Bo ona przez ten właśnie aspekt aromatyczny i też jest gorzka, też porusza w dół, ale ten aromatyczny aspekt przy osobach, które mają więcej wilgoci i więcej śluzu, będzie też bardzo wartościowy. Więc myślę, że trzeba sobie po prostu posprawdzać. Mięta też jest bardzo dobrym rozwiązaniem po posiłku po prostu. Ale bardzo lubię to, że zawsze mówisz, że jednak każdy z nas musi poznać siebie, dlatego że tak lubimy te rozwiązania instant, które na pewno zadziałają, że czas powiedzieć temu stop i wytłumaczyć, że nie ma takich rozwiązań i to jest zazwyczaj jakaś pięknie opakowana marketingowo ściema. Ostatnie pytanie, już obiecuję. Powiedz mi, jakie pięć rzeczy musi znaleźć się na naszym talerzu tego lata? No więc na pewno szparagi. Jest maj i jeżeli ktoś nie je szparagów w maju, no to tak jak przegrał. To po prostu przegrał, tak.
Na pewno szparagi, na pewno może tego lata, no jesteśmy, teraz jesteśmy w maju, mówisz, że będziemy oficjalnie będziemy w czerwcu, więc no na pewno trzeba jeść czereśnie, trzeba jeść wiśnie, bo one odżywiają krew, odżywiają serce, mają też ciepłą termikę, w związku z tym one są wartościowe. Można je jeść w kompotach, można je jeść surowe, zależy jak kto trawi, z czereśniami jest różnie, ale w kompocie, w cieście, na śniadanie właśnie przerzucone przez patelnię, bardzo fajnie będą, bardzo fajnie będą. Teraz jest też czas pokrzywy, to miałam powiedzieć. Pokrzywa jest cudowna, teraz ta pokrzywa wszędzie rośnie i na przykład jako taka zielenina dodana do zupy, jak już do ugotowanej zupy dodasz liście pokrzywy, wspaniale. W czerwcu ta pokrzywa już będzie inna, ale ta odrośnięta po koszeniu będzie taką samą miała właściwości jak majowa pokrzywa. No, co jeszcze? Młode ziemniaczki. No nie, no oczywiście, no to wiesz, młode ziemniaczki, no to jest jasna sprawa, botwinka, no wszystko, co w tym momencie się pojawia na straganach. Ja uważam, że naprawdę trzeba z tego korzystać. Oczywiście ja tutaj zawsze promuję to, co polskie i czekam, aż będzie polskie, więc nie jestem zwolenniczką importowanych pomidorów, nawet jeżeli teraz już można by je może jeść, ale ciągle jeszcze nie są nasze. A takie wyczekane też lepiej smakują. Oczywiście, oczywiście. Także no na przykład wspaniałe są i też wszystkim polecam spróbowanie kwiatów cukinii. Oh. Spróbowanie. Nawet takich usmażonych w tempurze? Czy to już tak spróbować niekoniecznie? Można, spróbować można. Ale upieczone je można też upiec po prostu, nadziewane. Także korzystajmy, cieszmy się i wiesz co, przede wszystkim testujmy, bo to jest w ogóle fajne, że często ograniczamy się do tego, co znamy. Do tego, co nam mamy gotowały, do tego, co lubimy, ale czasami warto jest spróbować, zobaczyć coś innego, poszukać, jak to zrobić, albo po prostu na pałę tak zwaną przygotować sobie i zobaczyć, czy nam to smakuje. I to wszystko, co ma nam teraz do zaoferowania, właśnie ten czas przejściowy, ten wczesnego czerwcowego lata, te wszystkie zielone listki chrupiące, te rzadkie weczki, kalarepki, rzeżuszki, szczypiorki, no to jest absolutna radość. Właśnie dlatego o to Cię zapytałam, bo mam wrażenie, że często jak sobie wypracujemy jakiś system, lubimy trzymać się tych starych receptur, a warto próbować, bo ta różnorodność to jest to, za co nam też podziękuje nasz organizm i nasza dusza. Oż, jak najbardziej. Karo, dziękuję Ci za kolejną wspaniałą rozmowę. Mogłybyśmy tak godzinami, szczególnie o jedzeniu, to myślę, że jest to zawsze wspaniały temat, ale mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy na przykład w sezonie jesienno-zimowym, więc takie nieoficjalne zaproszenie do Ciebie już wysyłam. I jeszcze raz dzięki za taką dawkę wiedzy, to była przyjemność i ja czuję się już gotowa na lato. Cudownie. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tej rozmowy i jak zawsze przypominam, że podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o 7 rano. Możecie go posłuchać na Spotify, na iTunesie i na YouTubie i będzie mi bardzo miło, jeśli znajdziecie chwilę, żeby podcast zrecenzować na iTunesie, czyli w aplikacji podcasty możecie wystawić mu recenzję, czyli wybrać dowolną liczbę gwiazdek i napisać kilka słów opinii. Będzie mi, tak jak powiedziałam, niezmiernie miło, dlatego że dzięki temu podcast po prostu jest promowany i trafia do szerszego grona odbiorców. Na Spotify możecie podcasty zaobserwować, na YouTubie zasubskrybować mój kanał, zostawić miły komentarz oraz łapkę w górę, a jeżeli macie ochotę na jeszcze bardziej intymną rozmowę na tematy podcastowe, na pewnego rodzaju społeczność, którą interesują podobne tematy, to ruszajcie śmiało na Instagrama, na Karolina Sobańska Podcast. Jest to dedykowany podcastowy Instagram z jeszcze większą dawką treści, które poruszamy tutaj w programie. A mój oficjalny Instagram Karolina Sobańska też oczywiście jak zawsze stoi otworem. Także dzięki wielkie za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia już za tydzień. Cześć!